10 rzeczy, których prawdopodobnie nie wiesz o kosmosie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na kanale. 10. Tlen jest metalem. Ze względu na niejasną astronomiczną definicję, pierwiastek z więcej niż 2 protonami jest uważany za metal. Wodór i hel mają odpowiednio 1 i 2 protony, są więc nie metalami, ale wszystkie inne, w tym węgiel, azot, a nawet tlen jest uważany za metal. Oczywiście astronomowie nie wierzą, że tlen i większość innych pierwiastków to metale w zwykłym tego słowa znaczeniu. Jest to po prostu dziwne i ciekawe znaczenie definicji metalu w astronomii. 9. Metaliczny wodór na Jowiszu i Saturnie. Według astronomicznej klasyfikacji wodór i hel są jedynymi niemetalami, jednak pod ogromnym ciśnieniem wodór można przekształcić w rodzaj metalu, co oznacza, że będzie miał on część z jego właściwości. Naukowcom udało się to potwierdzić w laboratorium i istnieją podstawy, by twierdzić, że taki metaliczny wodór istnieje w głębokich wnętrzach zarówno Jowisza, jak i Saturna. 8. Lód o temperaturze 20 tysięcy stopni Celsjusza. Głęboko pod chmurami Jowisza ciśnienie jest 1 000 000 razy większe od ciśnienia atmosferycznego na powierzchni Ziemi. Co za tym idzie, woda na Jowiszu może występować w formie krystalicznej w postaci lodu, mając przy tym temperaturę nawet 20 tysięcy stopni Celsjusza. Jest to możliwe dzięki zmianom właściwości wody poddanej ogromnemu ciśnieniu. 7. Mgławice planetarne nie mają nic wspólnego z planetami. Mgławica to łacińskie słowo określające chmurę. Termin ten jest stosowany w odniesieniu do wielu słabych, często źle zdefiniowanych obiektów, widzianych we wczesnych teleskopach. W rzeczywistości te obiekty nie mają nic wspólnego z planetami. Są to rozszerzające się chmury gazu i szczątki pozostawione po śmierci gwiazdy. Realnie są znacznie większe niż jakakolwiek planeta lub gwiazda, a udało się to zaobserwować po raz pierwszy dzięki teleskopowi M27. 6. Gwiazdy z największą ilością paliwa umierają szybciej. Niektóre gwiazdy mogą mieć ponad 100 razy więcej paliwa niż nasze Słońce. W rzeczywistości uważa się, że jedna z hipergwiazd ma masę aż 265-krotnie większą od naszego Słońca. Można by pomyśleć, że gwiazdy o tak dużej masie i tak ogromnych zasobach paliwa świecą się bardzo długo. Tak naprawdę bardzo masywne gwiazdy generują swoje paliwo jądrowe w niesamowitym tempie, powodując, że szybko się kończy. Nasze Słońce i podobne gwiazdy mają żywotność około 10 miliardów lat. Natomiast gwiazda 10-krotnie cięższa od naszego Słońca pali się tylko przez około 30 milionów lat. 5. W kosmosie jest bardzo dużo wody. Woda jest podstawowym budulcem życia, jakie znamy. I chociaż nasza Ziemia jest jedynym miejscem w Układzie Słonecznym z dużymi oceanami, których występowania jesteśmy pewni, to ogólnie woda jest jednym z najpopularniejszych związków we Wszechświecie. Jedno z niedawno odkrytych skupisk cząsteczek wody w maleńkim zakątku Wszechświata zawiera około 140 bilionów razy więcej wody niż jest we wszystkich oceanach na Ziemi. 4. Saturn ma coś wspólnego z benzyną. Wyobraźcie sobie kulę z benzyny 9 razy większą od Ziemi. Zastanawiacie się pewnie, co to może mieć wspólnego z planetą Saturn. Jest to gęstość. Benzyna ma niską gęstość, mniej więcej taką samą jak ogólna gęstość Saturna, a wynosi ona około 70% gęstości wody. Oznacza to, że benzyna unosi się na powierzchni wody. Patrząc pod tym kątem, astronomowie stwierdzili, że skoro gęstość Saturna jest mniejsza niż gęstość wody, to unosiłby się on na wodzie, czego demonstracja byłaby nieco problematyczna. 3. Najciemniejsze gwiazdy są najgorętsze. Można by pomyśleć, że najgorętsze gwiazdy są najjaśniejsze. Porównując je do światła emitowanego przez ognisko, im płomień staje się jaśniejszy, tym zwiększa się jego temperatura. Jednak sytuacja ma się nieco inaczej w przypadku gwiazd, u których temperatura jest uwarunkowana od rozmiaru, ilości paliwa, a także rodzaju emitowanych fal. Ciemniejsze gwiazdy emitują inne, niewidoczne dla nas rodzaje promieniowania, przez co często są gorętsze od tych jaśniejszych. 2. Słońce tak naprawdę się nie pali. Potocznie procesy zachodzące na Słońcu nazywamy paleniem się, jednak jest to bardzo błędne przekonanie, gdyż w samym Słońcu reakcja spalania nie następuje. Tak naprawdę Słońce i inne gwiazdy są czymś w rodzaju ogromnych reaktorów jądrowych, które w każdej sekundzie przetwarzają wiele milionów ton materiału. Co prawda reakcja jądrowa jest podobna do spalania pod względem oddziaływania na atomy, jednak jest ona o wiele bardziej wydajna. 1. Ziemia nie jest okrągła. Choć na co dzień mówimy o naszej planecie, że ma ona kształt kuli, to nie do końca jest to prawdą. W rzeczywistości, gdyby nie brać pod uwagę pasm górskich i rowów, dalej nie byłaby ona idealnie kulista. Tak naprawdę nasza planeta ma elipsoidalny kształt, jednak dla uproszczenia określamy ją kulą, bo różnica jest niezauważalna i jej spłaszczenie wynosi około 20 km, co w skali nieomal 13 tysięcy km średnicy jest bardzo ciężkie do zaobserwowania. To już wszystko na dziś. Dajcie znać w komentarzach, które z tych ciekawostek wydały się Wam najbardziej interesujące. Jeśli film wydał Wam się ciekawy, zostawcie lajka pod tym materiałem i wyślijcie go do znajomych. Trzymajcie się. Cześć!